Szabla należała do tak zwanej broni białej, czyli siecznej, za pomocą której Polacy odnosili wiele zwycięstw. Stała się więc ukochaną bronią narodu, którą rycerz polski oddawał w boju jeno razem z życiem. Stosunek, jaki zachodził między Polakiem i jego szablą, nie powtarza się u innych narodów. Tak pisał na przełomie XIX i XX wieku autor Encyklopedii Staropolskiej Zygmunt Gloger o broni, która będzie bohaterką cyklu naszych filmów. Rzecz o szabli i o ludziach, którzy postawili sobie za cel odtwarzanie i kultywowanie staropolskiej tradycji związanej z tym rodzajem broni, a ściślej o szabli husarskiej i staropolskiej szermierce tą bronią. Na naszym kanale poznają Państwo pasjonatów, którzy nie tylko ćwiczą, ale również prowadzą poważne badania naukowe w tym zakresie. Uczestniczą w konferencjach, kongresach światowych, ale przede wszystkim starają się przybliżyć możliwie jak najbliżej do tego, co nasi przodkowie wiedzieli i umieli robić z polską szablą bojową zwaną husarską i związaną z nią szermierką polskimi palcatami, ukazując w nim tym samym siłę i moc polskich tradycji, promując polską kulturę narodową i w tym zakresie i za pośrednictwem tej broni i tej sztuki szermierczej. Polska szabla bojowa, zwana szablą husarską, z racji tego, że była używana przez husarię, jest najsławniejszym typem szabli polskiej. Ten typ szabli zwany jest w literaturze typem D, z racji kształtu kabłąka. Natomiast jak wygląda datacja takich szabel? Te szable oczywiście wykorzystane były od wieku XVII, jednakże kiedy dokładnie? Najstarszym obecnie zabytkiem ikonograficznym, którym dysponujemy, jest rycina z roku 1650, wskazująca na istnienie właśnie tego typu szabli. Taka szabla powstała w latach 30. XVII wieku, ponieważ, co oczywiste, żeby pojawić się na ikonografii, na rycinach, no jakiś okres musi minąć, by dany produkt, w tym przypadku szabla husarska, przebiła się do świadomości i została umieszczona na rycinie obrazie. Stąd właśnie można datować wstępnie na lata 30. XVII wieku jako okres, w którym opracowano ten typ szabli. Signum Polonicum powstało z mojego zainteresowania się polskimi tradycjami orężnymi już na początku lat 80. ubiegłego wieku. Wówczas zainteresowałem się postacią Zawiszy Czarnego. Kiedy okazało się, że Polska miała swoje własne tradycje szermiercze i własną sztukę walki, badanie tego tematu pochłonęło mnie całkowicie. Wraz z badaniem materiałów źródłowych, analizą technik i zdobywaniem wiedzy prowadziłem równolegle treningi i szkolenia z poznawanych technik walki. Zebrany na przestrzeni lat 1981-1986 materiał pozwolił mi na opracowanie pierwszego programu zawierającego techniki, które stanowiły podstawę późniejszego programu nauczania. Tak wówczas odtworzoną sztukę walki nazwałem łacińskim określeniem signum polonicum, co można tłumaczyć jako znak Polski. Dosłownie chodziło mi o to, aby pokazać, że w sztukach walki Polska ma swoje tradycje i swoją sztukę walki. W naszym kraju nie zachowało się zbyt wiele materiałów źródłowych na ten temat, a i wiedza w tym zakresie jest śladowa. Literatura nie zostawiła nam zwartych opracowań w tym temacie. Tym niemniej, podczas wnikliwych poszukiwań można było znaleźć rozrzucone resztki tej wiedzy w różnych opracowaniach, czasopismach, pamiętnikach, kronikach i tym podobnych materiałach. Doktora Zbigniewa Sawickiego poznałem w roku 1989, gdy otrzymałem wydane przez niego czasopismo Tradycja. Ucieszyłem się, że ktoś stara się reaktywować tę staropolską, rycerską tradycję. Z tego też powodu wspierałem działania profesora Zabłockiego i uwzględniałem w swoich opracowaniach. Restauracja polskiej sztuki walki jest jak najbardziej godna poparcia. Motywują mnie więc duma narodowa i patriotyzm, a także zainteresowanie zagadnieniami techniczno-taktycznymi, jako że od wielu lat uprawiam 15-wieczną szermierkę japońską. Bezpośrednio poznałem pana Sawickiego dopiero przy okazji jego udziału w rzeszowskim kongresie.
Podjęliśmy bliższą współpracę w ramach Stowarzyszenia IDOKAN Polska i IMAX, co zaowocowało też otwarciem, przygotowaniem, a później skuteczną obroną pracy doktorskiej w Instytucie Historii przez doktora Sawickiego. Praca dotyczyła palcatów w ich monograficznym ujęciu. Próba zrekonstruowania polskiej sztuki walki, a zwłaszcza staropolskiej szermierki, polskim palcatem i polską szablą husarską, jest działaniem nadzwyczaj cennym. Sporo piszę o tym w swoich publikacjach. Historia nie rozpieszczała Polaków i wiele elementów kulturowego dziedzictwa zostało zagubionych. Nie ma historycznej ciągłości nauczania. To też wymaga ogromnej pracy, aby odtworzyć sferę techniczną polskiej sztuki walki w postaci zbliżonej do oryginału. Wielu w Polsce i za granicą próbuje to robić z różnym skutkiem. Służą temu badania naukowe i praktyka. Myślę, że dr Sawicki robi to najlepiej. Wtedy jeszcze nie doktor, ale po prostu jako młody człowiek stwierdził, że nikt się nie zajmuje tak naprawdę samą sztuką walki. Były bardzo modne w tym momencie sztuki walki azjatyckie, karate, wejście smoka wtedy królowało, więc i Bruce Lee, potem przyszło aikido, przyszło kung fu, różne zafascynowanie się Orientem Wschodem, no a nikt nie myślał o tym, że u nas husaria przez kilkaset lat, bo grubo ponad 100 lat, jako formacja trwała prawie lat 300, rzeczywiście wygrywała, mając często okroć dużo mniejszą liczebność, natomiast wygrywała właśnie techniką, taktyką walki. I o ile można odtworzyć uzbrojenie, można odtworzyć wygląd, można odtworzyć na przykład drogi, miejsca, bitew, różne specyficzne warunki, o tyle nikt się tak naprawdę nie wziął na poważnie od strony takiej czysto naukowej za to, w jaki sposób ta husaria to zrobiła, jak walczono. Tak jak dzisiaj wiadomo po prostu, że karate było wykorzystywane w taki sposób, aikido było wykorzystywane w taki sposób, powstało wtedy i wtedy, wiadomo kto, skąd, co i dlaczego. U nas jest to bardzo utrudnione, było bardzo utrudnione, dlatego że na początku zabory, potem II wojna światowa i zaborca rosyjski, jakby nie patrzeć, rzeczywiście skutecznie z nas starali się ten pierwiastek właśnie oryginalności polskości, który rzeczywiście był przynależny tutaj Polakom, starali się to wygonić i to bardzo mocno i w bardzo dużym stopniu się im udało i można powiedzieć, udało się w Polsce bardzo mocno zaszczepić taki pogląd, że generalnie szlachcic to taki szlachetka, sarmata, zapity, krzykliwy, kłótliwy. No, gdyby tak było, to byśmy do tej pory jeszcze tej niepodległości nie odzyskali. Także to jest takie troszeczkę mało mające pokrycie w rzeczywistości w tym, co się stało. No, nie można zajmować się wszystkim, a ponieważ akurat no, także naszym mistrzem jesteśmy po prostu wszyscy miłośnikami rzeczywiście sztuki walki szablą, w związku z tym kultywujemy tą sztukę walki szablą, palcatem, kopią husarską, oczywiście sztuki walki wraz z koniem, dlatego że koń bojowy również walczył, więc również mamy swoje centrum szkoleniowe, gdzie po prostu uczymy się już w tym momencie jazdy takiej typowo husarskiej, nie same jazdy, bo jeździć już umieć trzeba, natomiast uczymy się jazdy takiej typowej właśnie już dla zastępu husarskiego, także pracujemy w tej chwili nad otworzeniem takiego pełnego zastępu husarskiego, żeby można było po prostu również i ten element zacząć robić. No jest na to potrzeba wielu lat badań po prostu naukowych, czytania źródeł, potem sprawdzania tego w praktyce. Mamy generalnie taką zasadę, że nie ćwiczymy nic, co nie było przydatne po prostu w praktyce, w związku z tym rzeczywiście staramy się odtworzyć tak, jak to rzeczywiście mogło być wykorzystywane konno. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Czołem.